Witamy tam razem z gry Forged Fantasy. Jak coś mi opisze do gry i do muzyki. Nie wiem jeszcze o co chodzi z tym mikrofonem, a ja jeszcze nic nie przeszedłem, czyli będę miał uczucia, jakie będą w tej grze. I myślę, że dużo osób już widziało tą grę, bo ona jest już całkiem często pobierana. Ale no dobra. Myślę, że chyba ktoś w Polsce też już się nagrał, ale nigdy nie wiadomo. Może będę tą pierwszą osobą w Polsce, bo za granicą to nawet nie wiem, pewnie nie. W Polsce raczej wątpię, ale może. Dobra. Hero Burn. A, czyli to będzie wyglądało coś na zasadzie jednej gry, którą kiedyś chciałem nagrać, ale tak zrezygnowałem z niej, bo to była zamiana. Okej, czyli to będzie jednak na tej zasadzie polegało. Ale że to jest o tyle fajnie zrobione, że to ładnie wygląda. Ej, nie no, bosik zarąbisty. Da, czyli będzie trzeba chyba w to fioletowe jego serce normalnie. No dobra, zaliczony. O, nie zaliczona. Myślałem, że już ten, nie spojrzałem się. Dobra. No teraz to już musi być po nim. Jak żeby inaczej. Ej, to mi przypomina jedną rzecz, która była... kurde, nie pamiętam w jakim to było anime. Ale pamiętam, że było coś takiego. Jest coś takiego, było w Sword Art Online, ale to nie jest coś w tym... Znaczy, jest niby, ale to nie jest to. Jak już. He? A mogę tak... Matko, jakie to jest niewygodne. To jest chore. Jakie to jest niewygodne. Kto to wymyślił za sterowanie? Tam, chciałbym jego. Tak jeszcze kamerą może być, ale jeżeli chodzi o takie rzeczy, że prawą stroną mam się nim ruszać, no to już takie, no niezbyt. Da, misja skończona. Dobra. Co będzie tutaj dalej? He? Czemu tu jest 1, 1, 1, 2 i to mi obydwa to zaliczyło, skoro nic nawet nie grałem? Muszę kupować za diamenty i czemu tu są skrzynki? I achievement get! Pikselowa ta postać. O, kolejny achievement get. Tak, po prostu. Pikselowa. O, kolejny achievement get. No, 9 poziom. Na swoim prywatnym, no to mam ten 20. No, 20. Jakoś tak. Ale dobra. Co robi Mac? A, czyli to jest typowy healer. Łożesz ty! A. No, healer. No, to jest. Nie no, spoko. A czy healer. Ona jest. Wiem, że już mówię, że to jest healer, ale no. Taka prawda? Ona jest taka na daleko, czyli taki w sumie w snajper. Ale no, w sumie on jest też takim strzelcem, więc w sumie on też jest takim troszeczkę snajperem, ale. Ona trochę bardziej. Taka zagwozdka. Coś będzie można będzie coś zrobić z tymi pancerzami. I czemu ja mam tam jeszcze jedną postać? Takie. No. No bez jaj, chcę cofnąć. Dajcie mi cofnąć. Ja chcę ten. Ej, nowy ruch. To jest ciekawe. Ale o co chodzi z tym? Get hero. Get hero. Misje. Ciekawe. Da, pyk, pyk, pyk. A, czyli ogniste są na ziemi. No w sumie to takie normalne bym powiedział, więc...
Nie ma co ten. Ło, dobra animacja. No to będzie fajne. Szkoda, że tą postacią nie mogę sterować. To mi się tylko nie podoba, ale jeżeli chodzi o grafikę, kolorki, no są ładne. Muszę przyznać, że są ładne. No przytulne po prostu kolory. W sumie ciepłe, więc miło. Aha, snajper mi po prostu ten. Nie no, on się lekko wychylił już. Ogólnie temu goblinowi po prostu ja osobiście współczuję. Oj tak. Mam go. A to. Was toś chyba porąbało. Za prawie 145 zł. Chyba was coś porąbało. Tak szczerze, na umyśle. To tak jak w tym było. Teraz sobie przypomnieć gram, jak się nazywało. Kurde, Need for Speed, prawda? No to tam też było całkiem drogo. I to było aż przykro. Ej, tego bym chciał. Ten nawet fajnie wygląda. Chociaż może być nawet ten. Ładnie to wygląda. Muszę przyznać. Da, koło by tu ulepszyć. Ja go mogę? Czyżby level up? Aha. Oczywiście. Ulepszymy sobie magikę i snajperem. Ja tak po prostu mówię, że to jest snajper, bo według mnie no to jak na odległość, no to tak. Dobra. To już wszystko. Misje. Nie, questy. No dobra, quest zaliczony. Jak coś w sklepie, coś tutaj. Nie chcę oglądać, bo potem to się wycina i to niby spoko potem, a to też trochę zajmuje. Akurat dla mnie no to zajmuje, nie wiem, minutę. Nawet chyba szybciej niż. No tak, w sumie minutę. Jeżeli chodzi o wycinanie i inne takie rzeczy. To. Snajper. Czy da to? Nie, nie da to rady. A szkoda. Da, zmienimy sobie postać. Venom. Proszę mi to tak nie robić, że Venom. Venom to w Marvelu. Dobra. Dajem. Już po tobie. Myk ostatecznym ruchem. No. To po niej. Yeah! Da, no to myślę, że jeszcze jedno zadanie i wtedy skończę odcinek, bo to jest szybka gra jak zwykle na początku. Co mi się jakoś. Ja czekam na taką grę, gdzie. Może to nie będzie tak jak Mad Dex. Gdzie wybrałem najtrudniejszy poziom. Tak po prostu. Nie no, spoko, wybrałem najtrudniejszy poziom, no to było widać, że koks i inne takie rzeczy. No ale no to skończyłem chyba dopiero na, jeżeli dobrze pamiętam, to dopiero na trzecim. Ej, mamy automat. Ej, wyłączam automat, bo to będzie bez sensu. Serio. Aha, dobra. Da. Aha. Był inaczej ustawiona i tak tak poleciały. No spoko. Myślę, że to jakiś błąd. Ale dobra, nic nie szkodzi. Najwyżej to poprawią. Ej, ale szybkie są te strzały. Myślałem, że misja będzie troszeczkę dłuższa, więc. Free Hero? Czyżbym miał nowe. Nie, nie mam nowego bohatera. A, to kurde. Tak, ja lubię normalnie.
Uuu, wreszcie! Sniper! Ła, ile się czekało. Tak. No to co, sniperze? A, ty jesteś bossem. To ciekawe. Leczenie. To było bez sensu leczenie, a ja sobie pogram z snajperką. Czyli magiem. To jest szybka gra. No. Jej. Dobra. Czyżby to już był koniec? Tak. Wszystko? Wszystko, więc... Bohater jakiś? Aha, dobra, kumam. Ale nie, no to... Ja będę się żegnał i... Pa!